Siemanko, witam wszystkich. Bardzo gorąco jestem Bonkol, a to jest kolejny raz, kiedy nagrywamy tutaj kolejny odcinek z gry Stardew Valley. Ponownie nagrywamy na live, także zapraszam Was na Twitch TV Bonkol. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj mamy dzień, automatycznie ten kolejny dzień po ostatnim materiale, także tutaj nie robiłem żadnego przeskoku. A to dlatego, że otrzymałem po wyjściu z mojego mieszkania dzisiaj z samego rana takie oto jajko. Jak widzicie, wybudowałem taką budowlę, a inaczej to Robin zrobiła. Robin, moi drodzy, zbudowała mi tutaj farmę slimów. I teraz ja nie mam ani jednego slima, ale z tego co się dowiedziałem, to trzeba do inkubatorka właśnie tego slima dać. I on się prawdopodobnie tam wykluje za jakiś czas. Teraz zobaczmy co to jest. Czy tutaj się daje jedzenie, czy tu się leje wodę? Tu się leje wodę. Dobra, na razie nie mamy tych slimów, więc po prostu sobie uzupełniliśmy to wszystko. Okej. I to tyle, moi drodzy, to tyle. Tu jeszcze możemy zrobić na przykład dodatkową ścieżkę. Dobra, zrobimy sobie taką ścieżkę. O, właśnie, w ten sposób. Tutaj możemy na przykład rozwalić to, bo mamy tutaj kilka narzędzi. Dodatkowo ważną rzeczą jest to, że, moi drodzy, jutro będzie padał deszcz. Jutro będzie padał deszcz, to jest potwierdzone info. Mamy tutaj prognozę pogody na jutro. No i będziemy musieli złowić jutro ostatnią rybę. Ostatnią rybą jest... Aha, jeszcze tutaj potrzebujemy ostatniego white plum, czyli potrzebujemy śliwki. Potrzebujemy rybę, śliwkę... A gdzie ta ryba? Czekajcie, gdzie jest ta ryba? Fish. Potrzebujemy tej ryby. I ona właśnie jest do złowienia, moi drodzy, z samego rana, albo nie, chyba przez cały dzień. Z jeziorka w górach. Z jeziorek ogólnie oraz rzeki, także musimy na pewno to ogarnąć. Tutaj mamy naszą farmę automatyczną, tu się nam wszystko automatycznie będzie tutaj podlewało, także omijamy to. Tu jest mój królik. Dobra, jedziemy. Moi drodzy, musimy, kurde, dziką śliwkę znaleźć. White plum. Gdzie taka się znajduje, jak myślicie? Pewnie gdzieś tutaj leży. A ja nie ogarnąłem nawet. Dobra, sprawdźmy to. Tutaj na razie nic nie będę potrzebował. Przejdziemy sobie tędy. Z hajsu, moi drodzy, no z tym hajsem jest tak, że co chwilę go mam więcej. Natomiast będę musiał troszkę oszczędzać, bo będę chciał troszkę więcej tutaj pobawić się w hodowanie zwierząt. Bo rośliny, o ile nie są drogie, jeśli chodzi o samo hodowanie, to zwierzęta już kosztują i każde zwierzątko kosztuje dużo. Dodatkowo każda następna farma też dużo kosztuje. Też będę chciał wydać pieniądze na kegi. Będę przede wszystkim zarabiał właśnie na winie. Dobra, to jeszcze tutaj sobie wejdę. Zobaczcie, wszyscy ćwiczą w mieście. Dobra. Może coś sobie kupimy. Corn seed, pumpkin. Pumpkiny 13 dni, moi drodzy. Eggplantów chciałem kupić. Kupimy z 16, bo one raz, dwa, moi drodzy, wyrosną. Cranberry. Cranberry już zasadziłem. 10 dni dla jamów. Mógłbym. Mógłbym ich bardzo dużo zasadzić. Kupimy nawet więcej. Moi drodzy, 24. Myślę, że weźmiemy. 24. Ok. I jedziemy dalej. Jeszcze sekretnego kasyna nie odblokowałem, bo tutaj mnie pytają ludzie. Nie, nie, nie odblokowałem go jeszcze. Dobra. Jak to wygląda z tymi podarunkami? Penny, Wizard. Do Wizarda mogę iść i mogę iść dzisiaj do Krobusa. Czy mam to? A do Wizarda nie mam. Nie mam podarunku do Wizarda. To muszę teraz tak, do Krobusa tędy. Do kanałów. Bo my teraz staramy się przede wszystkim tutaj wbić reputację właśnie u Krobusa. I możemy iść oczywiście łowić ryby, bo tutaj legendarne mogą wypaść, moi drodzy. Legendarne ryby. One są zmutowane. Dobra, Krobus jest zaskoczony, że jaki taki jestem. O, Omni Geode, proszę. Za 300 kupimy. Kupimy za 300. A może coś tam będzie? Może kowal coś znajdzie fajnego? Wskakujemy na kunia. Jak to mówią, na kuń. I teraz jedziemy sobie, musimy do Wizarda tą esencję. Musimy zabrać esencję. Teraz, jakie fajne. Raz, dwa, ach, podniosłem. Okej. Nie mamy już przynęt, to chyba się nic nie złowi. Bo jak nie ma przynęt, to moi drodzy, niestety,
Chyba nie złowimy nic. Tu bym gdzieś tego White Pluma mógł znaleźć, ale wiecie co? Wejdę pierw do mojej farmy. Tam w mojej farmie gdzieś miałem w skrzynce to właśnie esencję. Tę esencję zawieziemy do Wizarda. Wizard, jeśli będzie miał 4 serduszka, to powinno być wszystko ok. Powinien nas gdzieś tam wpuścić do tej piwnicy jego. Nie mam zielonego pojęcia, co w tej piwnicy się dzieje. Dobra. Dobra, ja sobie tej esencji kilka sztuk wezmę. Tutaj dodatkowo jeszcze wykorzystując czas, zbierzemy wszystko, co nam się tutaj ukisiło. To mamy, to mamy, to mamy. Proszę bardzo, co mamy? To wszystko. Dodatkowo mogę na przykład sobie jeszcze jakieś jajka tutaj do góry wrzucić. Mleka już nie posiadamy, więc niestety nie zrobimy. Ale myślę, że i tak pieniążki niezłe są na tym ubijaniu majonezu. Tak to się nazywa. Ubijanie majonezu. Dobra, jedziemy teraz szybciutko do Wizarda. Amarot podobno się opłacał. Warto go uprawiać, bo wtedy jest bardzo dużo pieniędzy. No to zobaczymy. Ja na razie chcę na spokojnie. Na razie chcę po prostu wyhodować to wszystko, co zasadziłem. Może tego White Pluma bym tu znalazł, to by było naprawdę fajnie. Nie. Tego White Pluma będzie ciężko chyba znaleźć. Więc w tym momencie sobie pójdziemy tutaj. O, witam panie. Co tam u pana? Proszę. Czy on już ma 4 serduszka? Dopiero 3. No, ja sobie z nim porozmawiam. No dobra. Czyli prawdopodobnie następny prezent sprawi, że będę miał już 4 serduszka u Wizarda. I wtedy będziemy w bardzo dobrej sytuacji. Teraz możemy jechać. Ostatnio podłączyłem pad do mojego komputera i od razu mi wykryło, że chcę grać na padzie, ale nie polecam. Na padzie jakoś się gorzej gra, według mnie. Dobra, sprawdźmy. Tutaj chyba White Pluma nie ma nigdzie. Tu są jakieś czapki. Nie mogę przejechać tędy? Czekajcie, bo tu jest przygoda. A, nie mogę przejechać. Dobra. O, czapki za 1000, proszę bardzo. Mogę jakąś kupić? Kupimy sobie. Cool cap. Proszę bardzo, cool cap. Why not? Cool cap. Proszę, jaki ziomek jestem. O, teraz jestem ziomek z miasta. Nie ma tutaj też. Musimy gdzieś jechać indziej. Gdzieś, gdzie możemy tego White Pluma znaleźć. Tu u góry nie ma. Wszyscy mogą teraz napisać: Bunkur, jaki ty jesteś cool. Ja pierniczę, ale cool. To było świetne. Dobra, nie mamy. Moi drodzy, nie ma ani jednego White Pluma. Czy to oznacza, że gra mnie po prostu nie lubi? Albo to nic nie oznacza? Może to nie oznacza nic. Wystarczy, teraz pójdziemy sobie po prostu do domu. Ogarniemy wszystko. Pójdziemy spać. A następnego dnia miejmy nadzieję, że złowimy właśnie rybę oraz znajdziemy sobie White Pluma. To by było najlepsze. O, tutaj coś mogę zasadzić. Proszę zobaczyć. Nice. To możemy tutaj zostawić nasiona, moi drodzy. Tutaj nasiona. Tutaj warzywa, owoce, prawda? Tutaj od razu idziemy w to. W to idziemy. To wywalamy, to jest nam niepotrzebne w ogóle, nic a nic. Od razu tutaj to. Tu jakieś jedno jajko wrzucimy. I od razu możemy iść spać. Moi drodzy, moja ukochana tutaj jeszcze w kuchni siedzi. Ale ja już dzisiaj nie będę tutaj szalał. Ja idę spać. My teraz jeszcze szybciutko przejdziemy do następnego dnia. Dzisiaj nie zarobiliśmy zbyt wiele pieniędzy, chyba 4000 niecałe będzie. No tak myślałem. No i teraz ważny dzień. Czy nam się uda, czy nam się nie uda? Pada deszcz. Super.
Skoro pada deszcz, moi drodzy, to my teraz tak. Tu jest nasza córeczka. Opatrzcie, jak ona skacze. Dobra. Córeczka jest tutaj. Tu mamy rubin. A dam jej. O, super. Dobra. A ja z nią mogę pogadać w ogóle? Ona idzie do miasta. No to niech super, niech sobie idzie. O, tutaj już to wyrosło. Tutaj mamy kolejne rzeczy. To już wrzucamy od razu. To też wrzucamy. Możemy zarobić. Możemy zrobić od razu kolejną rzecz, a mianowicie wrzucimy sobie to. Kurczę, coś ja chciałem zrobić. A, ja już wiem. Miałem to wrzucić. Wziąć jakieś na przykład kukurydzę. O, proszę. Jakąś na przykład kukurydzę, bo muszę to też pozbierać dzisiaj. No, come on. Dobra. Co my jeszcze mamy? Tutaj kukurydza rośnie, moi drodzy, od lata do jesieni, więc kukurydza to był dobry biznes. Ona nam po prostu nie więdnie. Cały czas wypuszcza jakieś owoce. Tutaj jakiś jeden owoc. Tutaj coś tam, coś tam, coś tam. To będzie tutaj rosło. Tutaj też to rośnie. Dobra. Teraz to wrzucamy do środka. No i spoko. Teraz możemy iść jak najbardziej na przykład tutaj. Możemy wrzucić sobie to. Możemy wrzucić sobie. Z tych traszów to i tak nic nie będzie. Jedziemy. A to za chwileczkę pójdziemy łowić ryby. Za chwileczkę. Ja nie zamknąłem tych zwierzątek. Będą zdenerwowane, wiecie? Zwierzątka na noc powinienem. O, w ogóle ktoś zrzucił ten. Ktoś zrzucił w ogóle. Patrzcie tutaj. Od czego to jest? Wool. Ale z czego jest to? Moi drodzy, z czego jest ta wełna? Z tych zajączków? Tak. Z tych zajączków. No to ja nie wiem. W każdym razie musimy iść teraz wydoić krowy. Od królików podobno to jest. Dobra, one siedzą tutaj pokornie. Pokornie je wydoimy. No i widzicie, na przykład hodować świnie, no spoko, nie? Ona nam szuka trufli, tylko problem jest taki, że jak nie ma pogody, to ona nie wychodzi na zewnątrz. I już nie mam zarobku. Świnio, ty masz, kurde, zarabiać mi pieniądze grube. Dobra, widzę, że już krowy produkują duże mleko. Tak, już jestem zadowolony. Tutaj, tu możemy jeszcze ściąć. Proszę bardzo. No, ale jak... No, jest super. Dobra, to już mamy zamknięte. I teraz musimy na przykład sobie załatwić przynęty. Załatwimy sobie przynęty raz, dwa. Skoczymy sobie na te ryby. Tu oczywiście montujemy jaja. 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Idziemy po przynęty i będziemy łowić ryby. Ok. To zrobimy teraz tak, moi drodzy, taką troszkę okrężną drogą. O, trufle mamy. Tu jest trufla znaleziona przez świnię. Czy jeszcze jakaś świnia coś znalazła? Nie, ale tutaj jest, moi drodzy, jakiś przedmiot. No dobra, no to jedziemy. Bo ja chcę tego White Pluma znaleźć. Musi tutaj gdzieś być. Tutaj w okolicy White Plume. I tak sklep jest dzisiaj zamknięty, z tego co kojarzę, bo Wednesday to jest akurat... a czy w Zaczarowanym Lesie będzie? Nie, no w Zaczarowanym Lesie chyba nie. Chociaż sprawdźmy. A może... No, tu jest taki grzyb tylko. Tu takie grzyby tylko są. Dobra. Dlaczego nie robię samemu przynęt? Bo nie chodzę do kopalni. Gdybym chodził do kopalni, to wtedy miałbym mięso z robaków i mógłbym je przerabiać na przynęty.
Dobra. Spróbujmy. A może ja złowię go? Czekajcie, może raz zarzucę i go złowię. Kto by... Spróbujmy. Może złowimy od razu. No, come on. No, dosyć spokojna ryba. Nie wiem, co to będzie, jakiś karpik. O, znalazłem. Wolej. Dobra. Moi drodzy, już go mam. Więc jedziemy. Jedziemy z tym wolejem. Jedziemy z tym wolejem, kurde. Brzmi, jakbym po śląsku mówił olej. U nas po śląsku olej to wolej. Czekajcie chwileczkę. Dobra, tutaj te slim, ten slim się tutaj musi wykluć. Nie wiem, czy się będzie mógł rozmnażać w jakiś sposób, no ale on jest sam, samotny. Zobaczymy. Otrzymamy zaraz jakąś nagrodę. Wejdziemy, zobaczymy, czy tutaj White Pluma jakiegoś znaleźliśmy. O, jest! Super! Zrobił... Ale to będzie dzień, moi drodzy. Dobrze, że tutaj nagrywamy odcinek z tego. Zobaczcie. Dwa White Plumy. Czyli wykonamy dzisiaj dwa bundle. Jeden w całości, a jeden to będzie jakaś tam część. No to zobaczcie teraz. Oglądajcie, co się stanie. Uwaga. Biuletyn. Jeden był fish tank. Uwaga, uwaga. Patrzcie teraz. Pierścionek. So many wonderful bundles, thank you. Zobaczcie. Odnowiony. Odnowiony, moi drodzy. Moje drodzy, akwarium odnowione. Idzie z gwiazdką jakąś. Aha, tu tą gwiazdkę przypnie. Jeszcze dwa bundle. No i super. Tego White Pluma potrzebujemy. I Sunflowera. Dobra. Patrzcie teraz. Tu. O, to też jest ostatni. I Bridge, moi drodzy, i Bridge. Ale ja nie wiem, co to było, ten glitter, coś tam, Reaper. Nie wiem, co to było. Może mi ktoś podpowiedzieć? Się dowiemy. Fall Seeds. O, proszę. Dzikie nasiona jakieś, kurde. Wywalmy to. Patrzcie. Naprawimy most. O. To nam brakuje już tylko i wyłącznie, moi drodzy, bulletin board. Bulletin board nam potrzeba. Tutaj jest najwięcej tych rzeczy do zdobycia. Patrzcie, ostatnia gwiazdka. Super. Dobra. Przepraszam. Penny miała wczoraj urodziny. Trochę żeśmy nie ogarnęli tematu. Okej. Pojedziemy sobie do kowala. O, tu jest Penny. Dobra, możemy to oddać. A takie coś chyba oddawałem Gunterowi. No ale mogę iść zobaczyć.
Nie pamiętam. Nie pamiętam dobrze, bo te niektóre są podobne do siebie. A jednak to było coś oryginalnego. Dobra, moi drodzy, bo tak sobie tutaj zaziewałem, a mówię, kurde, musimy przecież ogarnąć, musimy tutaj ogarnąć na szybciocha, co my w końcu dostaniemy, bo jakieś dwie rzeczy, jeden to jest most, jeden to był most, to na pewno, a druga rzecz to nie pamiętam. I teraz musimy iść zasiać szybciutko te grzyby. Zasiejemy grzyby i pójdziemy spać od razu, dzisiaj nie będziemy zbyt długo tutaj walczyć. O, proszę bardzo. Tego White Pluma mogę sprzedać. Grzyby sobie sprzedamy. Majonezik sobie sprzedamy. A wool też sprzedam. Zobaczymy, jak tam z pieniążkami będzie. Dobra. Okej. Dobra, to teraz możemy to wpieprzyć. Tutaj mamy duże mleko kozie. To my lubimy takie. Dobra, i tutaj będziemy sadzić. Weźmy tak. Okej. Tutaj sobie zasadzimy jeszcze. I moi drodzy, bierzemy sobie dopalacz, czyli moi drodzy, nawóz. Nawóz. Bierzemy nawóz, jest bardzo potrzebny. Dodatkowo bierzemy jeszcze to. Okej, i teraz będziemy te grzyby tutaj sadzić. Dobra, będziemy musieli to wszystko podlewać niestety. Dobra, i teraz tak, tu już mamy to wszystko, to oddajemy. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda naprawiony most. Moi drodzy, idę to zobaczyć. Idę spać wyjątkowo prędko. Muszę zobaczyć, jak wygląda naprawiony most. Zobaczmy to. Patrzcie! Naprawiony most! No ale jeszcze coś tam glittering było. Jeszcze było coś tam glittering? Kurde, co ja tam naprawiłem? Glittering, repair... Kurde. Nie kminie. Dobra, tu jest córeczka. Musimy do niej podejść. No i generalnie, moi drodzy, w tym momencie bym kończył nagrywanie, ale my tylko weźmiemy sobie, moi drodzy, szybciej podejdziemy, zobaczymy, do czego nas ten most prowadzi. O! O, mamy! Wino ze starfruitów, moi drodzy. Aha, już wiem, jaki chodzi most. Dobra. Mamy wino ze starfruitów, wrzucamy. Dodatkowo mamy tutaj kolejne rzeczy. I teraz tak, ze starfruitów wino nam się zrobiło. Będzie dużo pieniążków dzisiaj. Bierzemy... tfu. Dobra, bierzemy starfruity. Długo dosyć trwa to, ale... Ale chyba warto. Okej. I teraz, moi drodzy, no co, na szybciocha ja wam tylko pokażę. Ja już nie będę teraz się kurkami zajmował. Pierw jedziemy pod ten most na dole. Podobno tamten most był jako pierwszy naprawiony. Zobaczymy, gdzie tam możemy przejechać, co tam jest.
Czekajcie chwileczkę. A, nie tutaj. Zapomniałem. Zapomniałem, że mam w prawo jechać. Okej. Teraz już jadę dobrze. Czyli muszę jechać pod kopalnię i muszę jechać... A w sumie od razu pod kopalnię, to dwie rzeczy będą załatwione. Tędy. I teraz zobaczcie. Pod kopalnią chyba był jakiś głaz. Tutaj mi widzowie piszą, że to prawdopodobnie ten głaz został przesunięty. I podobna sytuacja będzie z mostem, to znaczy też naprawiliśmy. O! Willy, moi drodzy. Hej, Bonkol. No tu jest wyrwa, no i co, nie wiadomo dlaczego, co sprawiło, że takie coś jest. This thing is follow from deep with the mountain. A, dobra. Ten strumień, moi drodzy, wpływa. A co tu się stało? Glistening in the water? Co? Glistening, nie wiem, co to, glizda? Widziałeś tą glizdę w wodzie? O kurde. O kurde. Co teraz się wydarzy? Czy my będziemy... Woda w kopalni jest teraz? Czy teraz jest gorączka złota? O kurde. Przesiewać będą wodę teraz w poszukiwaniu złota, tak? Otrzymałem coś. Copper pan. Patelnia, kurde. No właśnie. No to, moi drodzy, grubo będzie teraz. Kolejny sposób na o, coś tutaj wpadło. A jak to zrobić? Nie wiem. Czekajcie, a tu? What the fuck? Tutaj są ryby na pewno. Tu na pewno są ryby. Czekajcie. Okej. Dobra, tu na pewno. A co tam się dzieje w kopalni? Czy tam na przykład na 120 poziomie... No nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób mam to robić. Nie znam się na tym. Ale jedziemy w prawo. O, tu się most naprawił, moi drodzy. Ładda. Ale tu jest rzeczy. Ale tu jest rzeczy. Kurde. Czekaj, gdzie dojdziemy. Będę to rozkopywał kiedy indziej, teraz nie. A, wagoniki tu są, moi drodzy. Tu się wagoniki odblokowały. Dobra. Jakaś beczka tu jest. O kurde, to teraz już mogę popylać, moi drodzy.
Odblokowałem już prawie wszystko. Tu już prawie wszystko odblokowałem. No to patrzcie, ile tutaj jest tych surowców. No dobra, bierzemy. Rozkopiemy sobie trochę. Będzie trzeba, to wrócimy. Wrócimy sobie pieszo. Bus stop. Okej. Okej, moi drodzy. Ja kończę nagrywanie, bo przeważnie te odcinki trwają tak jak teraz, czyli od 30 do 40 minut. Czeka nas teraz oczywiście kolejny dzień, kolejny deszczowy i oczywiście codzienność, więc ja po prostu będę nagrywał od czasu do czasu na YouTube'a właśnie po takim materiale, jeżeli będę widział, że coś na pewno fajnego, ciekawego się wydarzy. Tymczasem, moi drodzy, dzisiaj się dużo wydarzyło, bo zrobiliśmy dwa bundle, uruchomiliśmy dwie rzeczy, jeden most, a dwa to była taka dziura w tej kopalni. Tylko nie wiem, o co chodzi, bo generalnie chyba, że w kopalni, jak w kopalni są gdzieś źródła, to wtedy może mogę z tą właśnie koperpanem, może mogę tam podejść i wtedy mogę gdzieś tam jakieś złoto czy jakieś inne kryształy znaleźć. No i tyle. Tyle w tym temacie. Już nie brakuje nam wiele. Tym bardziej, że jesteśmy, moi drodzy, podczas jesieni. Jak będzie zima, no to już będzie ostatnia pora roku drugiego lata, drugiego roku i wtedy będziemy już tylko czekać na trzeci rok. I tam się pewnie będzie coś bardzo, bardzo fajnego działo. Do zobaczenia, trzymajcie się, dajcie lajka pod filmem, zasubskrybujcie, wchodźcie na live'y. Jeżeli chcecie taką grę kupić, na dole zawsze macie taki link. Specjalnie zrobiłem taki link, żebyście mogli zobaczyć, ile ta gra kosztuje na przykład w sklepie g2.com. Tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia, pa, pa.